Ja na wstępie bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja wiem, że na konferencjach tak się zwykło, że mówić, że dziękuję za zaproszenie, czuję się zaszczycony i tak dalej. Ale wiecie Państwo, ja tutaj z panią redaktor Terlikowską rozmawiałem. Ja oprócz tego, że mam żonę, to mam 3 córki. I w ogóle jakby z założenia jestem błogosławiony między niewiastami. A tutaj w szanownym gronie czuję się bardzo dobrze, przy czym tak się zastanawiam po tym fenomenalnym wystąpieniu pani Marii. No trochę mi buzuje w głowie i pewne rzeczy będę mówić automatycznie, będę się do tego też odnosić. Bo po pierwsze jako mąż, jako tata, ale także jako pedagog, jako badacz społeczny, no gdzieś tam mam pewne rzeczy, które mi się kołaczą po głowie i troszeczkę będę się nimi dzielił. To będzie taki troszeczkę, bym powiedział, melanż z jednej strony moich refleksji, które się narodziły już po 30 roku życia, więc mam nadzieję w momencie, w którym troszeczkę już bardziej dojrzałem. A po drugie będą to też pewne obserwacje moje socjokulturowe, które pasjonują mnie w ogóle w roli ojca, w roli mężczyzny we współczesnym świecie. Drodzy Państwo, przede wszystkim na początku chciałbym pewne kilka pytania tutaj jakby zaprosić do naszej refleksji. Po pierwsze, kim jest tata w rodzinie? To jest kontynuacja tego, o czym pani Maria wspomniała i gdzie on jest. No właśnie, nie tylko gdzie on jest w sensie fizycznym, ale także w sensie emocjonalnym, bo ja już tutaj na wstępie dodam, że w mojej skromnej ocenie nie jest problemem tylko komputer, ale też coraz częściej smartfon, tablet, który gdzieś wyłącza mężczyzn emocjonalnie. I ja pamiętam doskonale wzrok mojej córki, gdy powiedziała mi: tato, ale ty mnie nie słuchasz, bo rzeczywiście wysłałem maila. I nie wysłałem go z komputera, tylko z telefonu, a nie mam aż tak podzielnej niestety uwagi, żeby połączyć te dwie sfery. I rzeczywiście pytanie, gdzie on jest, także mentalnie. Kolejne pytanie to, czy w ogóle ojciec chce dzisiaj być w rodzinie? Myślę tutaj nie tylko o założeniu rodziny, ale już mam tą rodzinę, mam te dzieci, czy ja dalej chcę tam być? Tata w rodzinie, dla kogo jest? Czy jest dla siebie, czy jest dla żony, czy jest dla dzieci? Jakby, czy ma w ogóle tego świadomość? I po co w ogóle jest tata w rodzinie? Może takie przedmiotowe potraktowanie w tym momencie mężczyzny przez mężczyznę, jakby on był po coś, ale on jest po coś. I to wcale nie jest przedmiotowe, tylko naprawdę podmiotowe spojrzenie. Jesteśmy w Sejmie, a więc zacznę od polityki. Jestem też socjologiem, więc jakbym miał nie zacząć od polityki. Wybory, które były 1,5 roku temu, dla mnie były fascynujące. Znaczy nie dlatego, że to były wybory, bo w kilku jako osoba idąca do urny brałem już udział, ale spojrzałem przede wszystkim na te wybory okiem ojca. Pierwsza sytuacja z panią Kingą Dudą, gdy jeden z redaktorów poczytnej gazety w trakcie swojego spotkania zaczął zwracać uwagę na nieprawdziwe informacje dotyczące jej wpisów na jednym z portali społecznościowych. Ja doskonale pamiętam twarz obecnego prezydenta RP, pana Andrzeja Dudy, który gdy spotkał się z owym dziennikarzem, to miałem wrażenie, że dokona transplantacji serca i to bez znieczulenia. Druga sytuacja to są dzieci byłego już prezydenta, pana Bronisława Komorowskiego, którzy włączyli się na pewnym etapie do debaty politycznej, do debaty wyborczej, zwracając uwagę, że jest on świetnym ojcem, a więc na pewno nadal będzie świetnym gospodarzem. Kolejna kwestia to jest wypowiedź pana posła Pawła Kukiza po ogłoszeniu już wyników wyborów, gdy wszyscy byli zaskoczeni tak wysokim notowaniem partii Kukiz 15. Ja pamiętam, on w pewnym momencie zwraca się do swojej żony, do swoich 3 pięknych córek, również pięknej żony, i mówi, że dziękuję im za ich obecność i tak dalej, ale w pewnym momencie jest cisza i mówi: tato, dziękuję ci za to, że mnie nauczyłeś, że powiedziałeś mi, jaki jestem i tak dalej. O tyle było to też dramatyczne, bo jak Państwo być może pamiętacie, tata Pawła Kukiza, z tego co pamiętam, kilka dni później zmarł. I wypowiedź ta rzeczywiście, która była potem cytowana w mediach, była niezwykle istotna. Pozostanę jeszcze troszeczkę w kwestiach politycznych i zwrócę uwagę na postać pana profesora Jana Dudy. Ja wiem, że teraz to wszystko jest nagrywane i wyjdzie tak, jakbym tutaj jakiś happening polityczny odprawiał na terenie jeszcze Sejmu. Podejrzewam, że nie jest to prawnie zabronione, ale ja jestem zafascynowany postacią rzeczywiście rodziców prezydenta. Dlaczego? Miałem okazję czytać książkę pod tytułem właśnie Rodzice prezydenta i rzeczywiście jest to niezwykła opowieść o
o kochającym się po prostu małżeństwie, małżeństwie ludzi niezwykle uformowanych też pod kątem duchowym i emocjonalnym, to jest wypowiedź pana profesora Dudy, który zwraca uwagę tak naprawdę właśnie na pewien kryzys męskości, na to, że my tak naprawdę jako mężczyźni zapominamy o naszej roli. Bo problem polega na tym, że my się chyba troszeczkę też usprawiedliwiamy, że mamy tyle obowiązków, że świat tak szybko pędzi, że tyle spraw na głowie, że 5 rzeczy naraz trzeba załatwić i my de facto sami wyłączamy się na poziomie nawet mentalnym, na poziomie pewnej refleksji emocjonalnej ze świadomości, że to ja jestem tatą, że to ja mam pełnić rolę właśnie owego autorytetu. Autorytetu, czyli właśnie tego mistrza, o którym pani Maria przede mną wspomniała. Ja za chwilkę jeszcze do tego pewnie będę wracać. Owy kryzys ojcostwa. Kryzys ojcostwa według mnie objawia się w kilku zasadniczych pytaniach, tak? Czy panowie w ogóle chcą być ojcami? Ja chciałem powiedzieć, z żoną urodziłem, ale to jest takie fajne zdanie. Urodziliśmy z żoną, tak? Rodziliśmy z żoną. No, nie wiem, ja nie czułem bóli porodowych, ale już tak całkiem serio. Nasza córka pierwsza przyszła na świat tydzień po obronie mojej pracy magisterskiej. Mój promotor, ponieważ był wychowawcą więziennym, więc był bardzo stanowczym człowiekiem, powiedział coś takiego: panie Kmieciak, jak żona będzie rodzić na obronie, to wsiadamy w auto, ja mam dużą kipę z tyłu, to ją położymy. I rzeczywiście urodziła, ale Bogu dzięki, tydzień później, bo profesor był wielkim człowiekiem, takim raczej no, mało sympatycznym chwilami. Dobrym człowiekiem, ale mało sympatycznym. Natomiast urodziła się rzeczywiście tydzień po mojej obronie pracy magisterskiej, czyli miałem 24 lata. Myślę, że jak na ojca byłem stosunkowo młodą osobą, ale ja też wcześniej zawarłem związek małżeński, dość wcześnie. Wszyscy myśleli, że tak powiem musiałem go zawrzeć, a nie musiałem, tylko chcieliśmy razem z żoną wziąć ślub. I pojawia się właśnie pytanie, czy mężczyźni chcą być mężami i czy chcą być ojcami. To jest ważne pytanie, bo jak mówi doktor Wanda Pułtawska, która była tutaj cytowana, żeby być mężem i ojcem trzeba zacząć od siebie wymagać. Ale ja do tego jeszcze za chwilkę wrócę. Czy chcą spędzać czas z rodzinami? Ja miałem dzisiaj dysonans poznawczy i dylemat moralny, bo Gosia Owczarska zaprosiła mnie na tą konferencję, na którą swego czasu, o której rozmawialiśmy, a rano moja córka spojrzała mi głęboko w oczy i powiedziała: to ty znowu do Warszawy jedziesz, tak? No i teraz zastanawiam się w głowie, jak jej zrekompensować ten czas, ale nie na zasadzie prezentu, tylko właśnie na zasadzie czasu, o którym za chwilkę jeszcze wspomnę. Zarabianie pieniędzy i walka o byt, to jest niezwykle istotne. Tak, pędzimy, latamy, szukamy drugi etat i tak dalej, ale też pojawia się pytanie, czy to nie jest trochę usprawiedliwienie nieobecności, bo jest to bardzo łatwy usprawiedliwiacz. Ja mogę sobie wypisać takie zwolnienie od rodziny. Spędzam 10 godzin w pracy, ponieważ mam kolejną fuchę, ponieważ mam kolejną możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy, a przecież z idei ja nie zapełnię garnka. Oczywiście jest to bardzo ważne, natomiast mam wrażenie, że powoli mężczyźni wchodzą w taką rolę trochę usprawiedliwiaczy. No i właśnie to pytanie, które wcześniej już padło, gdzie są ci mężczyźni? Czy oni w ogóle są? Czy oni chcą być mężczyznami? Proszę Państwa, ja zajmuję się na co dzień bioetyką i zacznę od też tego tematu, który jest przewodnim tematem dzisiejszego naszego spotkania, więc tata i życie. Do tanga trzeba dwojga i do życia również trzeba dwojga. Ja wiem, że biotechnologia dzisiaj idzie tak mocno do przodu, że z komórki skóry możemy teoretycznie stworzyć ludzkie życie, ale na razie jednak standardem biologicznym jest to, że by pojawił się człowiek, potrzebna jest kobieta i mężczyzna. No ale właśnie, mężczyźni i antykoncepcja. Ja na studiach, studiowałem na tym samym wydziale co pani Maria i pamiętam u nas na roku, zresztą na psychologii chyba też zbyt dużo mężczyzn nie było, pamiętam, bo w tym samym budynku studiowaliśmy, ale u nas na roku było 7 panów, 70 kobiet. Także to błogosławieństwo między niewiastami mam już tak społecznie utrwalone. Ale pamiętam, że temat antykoncepcji u mężczyzny to była oczywista oczywistość. Ona ma się zabezpieczyć. Nie ja. A znaczy, to, że ma się zabezpieczyć, tak wyrażę, to też jest dyskusyjne, moralne, abym powiedział nawet komiczne. Ale tu chodziło przede wszystkim o to, że ona ma się zabezpieczyć. Zapewne znają Państwo takie treści. To nie jest moje dziecko, bo to jest jej wina, ona się nie zabezpieczyła. Ja też stwierdziłem, że to jest takie żegnamy odpowiedzialność. Tak, żegnamy odpowiedzialność. Bo mam takiego kolegę, to jest dość kontrowersyjne, to może powiem, który był osobą duchowną. I w pewnym momencie rzeczywiście złamał śluby i zdecydował się, że rezygnuje ze stanu kapłańskiego, rozmawiał z biskupem. To była bardzo trudna rozmowa dla niego, ale on powiedział wprost: ja powołałem do życia kogoś. To nie jest coś, ja, żebym się postarał, żebym nad krzyżem leżał, to i tak nie sprawi, że to dziecko wróci do łona tej matki i nagle zniknie. Nie ma takiej możliwości.
To pożegnanie odpowiedzialności bardzo mocno łączy się z tym, co święty Jan Paweł II genialnie nazwał moim zdaniem mentalnością antykoncepcyjną. Bo to nie jest tylko i wyłącznie pigułka taka, siaka czy owaka, działająca jeden dni, dwa dni, trzy dni. Nie, antykoncepcja jest formą mentalności, jest formą myślenia. Ja wyłączam odpowiedzialność, mnie nie interesuje konsekwencja. Podejmuję pewne działania i te działania mają być działaniami bez konsekwencji. Na szczęście mamy mężczyzn in vitro. Z jednej strony była taka akcja Stowarzyszenia Nasz Bocian, które bardzo mocno walczy o legalizację. No w Polsce in vitro jest obecnie legalną procedurą o charakterze medycznym. Natomiast oni w pewnym momencie zrobili taką akcję, że najpiękniejsze słowo tata. Zwrócili uwagę, że w in vitro także istotnie jest tata. Jasne, ale zapomnieli o jednej bardzo ważnej kwestii. Znowuż o wyłączeniu odpowiedzialności. W Stanach Zjednoczonych mamy mężczyzn, którzy są ojcami ponad 100 osób. Jest film na stacji MTV, chyba tej amerykańskiej. Nosi on tytuł Cryo Baby. Genialne polskie tłumaczenie, czyli dziecko ze spermy, dokładnie taki tytuł. Opowiada on historię młodej dziewczyny, która ma dwie mamusie, tak w cudzysłowie, w mocnym cudzysłowie. I ona w pewnym momencie uświadamia sobie, że jej koleżanki w klasie nie mają dwóch mamuś, tylko mają mamusie i tatusie, no co jest generalnie od dość dawna stosowaną praktyką biologiczną. I ona mówi, ale to gdzie jest ten pan? One mówią, słuchaj, no bo to było tak, że my zechciałyśmy mieć dziecko i nagle poprosiłyśmy pewnego pana, nie wiemy co to był za pan, miał numer 35823 na przykład i on nam oddał takie komóreczki, które poszły do mamusi numer 1 i powstałaś ty. Ona mówi, ale ja bym chciała poznać tego pana. I wiecie państwo, w Stanach Zjednoczonych generalnie wiele rzeczy jest na sprzedaż i nagle ta dziewczyna, lat 16, zaczyna jeździć po Stanach Zjednoczonych, taki film drogi XXI wieku i nagle okazuje się, że ma 17 rodzeństwa. Ona zna numer tego taty. Ona chce tego tatę. Problem z anonimowym dawstwem w zakresie in vitro polega również na tym, że pierwszym, to jest także bardzo mocno wyrażone w polskiej ustawie o leczeniu niepłodności, a dawca ma być anonimowy. Dlaczego? Bo boi się, że w przyszłości będzie musiał płacić alimenty. Brońcie Panie Boże, żebym płacił alimenty. W Niemczech, w Anglii pojawia się obecnie bardzo silny trend w prawie, mówiący wprost, prawo dziecka do tożsamości w zakresie poczęcia in vitro jest dużo wyższe, dużo bardziej ważne niż to, żeby ten dawca nasienia był anonimowy. On nie musi płacić alimentów, ale to dziecko ma prawo wiedzieć, jak się nazywa jego biologiczny ojciec, bo zgodnie z wynikami badań angielskich psychologów, z ichniejszego Stowarzyszenia Psychologów Wielkiej Brytanii, wynika, że właśnie narodziło im się de facto całe społeczeństwo bez tożsamości. Znaczy przesadziłem oczywiście ze stałym społeczeństwem, bo to jest pewnego rodzaju generalizacja, ale mówimy o pewnej grupie społecznej, dzieci, które wchodzą w okres dorosłości, które nie mają możliwości powiedzieć mój tata nazywa się John Wayne albo nie wiem Brad Pitt albo ktoś inny. Nie, oni nie wiedzą kto to jest i nie będą wiedzieli, bo prawnie ich tatusiowie mają zagwarantowaną anonimowość, ich nie ma. Trzecia kwestia dotycząca in vitro i mężczyzn polega na tym, że to właśnie mężczyźni w wypowiedzi zwracają uwagę na jedną kwestię. Nam ktoś wdarł się w intymność. To nie chodzi o to, że ktoś mi wszedł do łóżka, przepraszam, że powiem wprost, ale polega na tym, że nagle ja biorę udział w procedurze technicznej, muszę zrobić coś, czego nie chcę, oddać nasienie i nikt nie wie, co ja robię w tym pokoiku i nikt nie wie, jakie tam gazetki są, tylko pani tam w okienku mówi, niech pan sobie weźmie to pudełko i wróci za 5 minut, prawda? Oczywiście nikt nie wie, żona też nie wie, co ja tam będę robić. Generalnie chodzi o pewną relację intymności, unikalną relację, jaka jest między kobietą i mężczyzną w sferze seksualnej. Tutaj embriolog, laborant wchodzi w tą kwestię i na to zwracają uwagę, co ciekawe, nie kobiety, ale właśnie mężczyźni w tych wypowiedziach, które przynajmniej ja znam. Mężczyzna i aborcja, znikający punkt, tak. Bo w polskim prawie, w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w polskim kodeksie karnym, czyli w tych ustawach, które traktują o aborcji, mężczyzny nie ma. W ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka jest mowa, że dziecko jest to osoba od chwili poczęcia. Poczęcie zgodnie przyjętym od dziada, pradziada pojęciem, to jest moment, w którym kobieta i mężczyzna w trakcie aktu płciowego powołują do istnienia dziecko. Tak? Jeżeli wierzą, to wierzą też, że Pan Bóg im w tym pomaga. Ale nagle w kwestii aborcji ten facet znika, jego nie ma. Jest kobieta i mężczyzna, jest kobieta i dziecko. Najczęściej określane mianem płodu, zarodka, embrionu i tak dalej, żeby, wątpię Panie Boże, nie upodmiatawiać tego dziecka. Ale teraz wracając do kwestii mężczyzn. Jeden z prawników, którego znam, mówi wprost, według mnie mężczyzna mógłby tak naprawdę tą kobietę powstrzymać przed tą aborcją. Ja pytam, jak to jest możliwe? No tak, bo w polskim prawie karnym jest stan wyższej konieczności, czyli jest to takie
Przestępstwa zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego nie popełnia ten, kto chroni wyższe dobro, nawet poświęcając dobro niższej rangi. Życie w fazie prenatalnej zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego jest wartością konstytucyjnie chronioną, a więc najwyżej chronioną. Prywatność jest oczywiście ważna. Prawo kobiety do prywatności, zgodnie chociażby z doktryną amerykańskiego Sądu Najwyższego, pozwala na przeprowadzenie zabiegu indukcji poronienia, jak pięknie określa się skrócenie życia dziecka w fazie prenatalnej. Tylko że problem polega na tym, że w Polsce w ogóle nie mówi się o kwestii mężczyzn w kontekście aborcji. Ja miałem okazję obserwować moją żonę, która pracuje, doradza, obecnie jest na urlopie macierzyńskim, ale doradza online w poradni naszej na terenie Łodzi, jednej z poradni. I Asia korespondowała z dziewczyną, która była w ciąży. Moja żona wtedy też była w ciąży. Tamta dziewczyna także nazywała się Joanna. Normalnie dwie Asie w ciąży korespondowały. U nas diagnoza była piękna, znaczy była spokojna, wszystko, znaczy ciąża była trudna, ale wszystko szło dobrze. U tamtej Asi nie. U tamtej Asi, u jej dziecka nie wykryto nerek, nie było nerek. I wiadomo było, że to dziecko umrze albo chwilę przed urodzeniem, albo chwilę po. Moja Asia rozmawiała z tamtą Asią. Tamta Asia mówi coś takiego: wszyscy namawiają mnie na aborcję. Wszyscy mówią wprost, że ta ciąża kontynuowanie zakończy się moją śmiercią, nie tylko śmiercią tego płodu. I mówi do mojej żony: i wiesz, kto mnie powstrzymał? Mój mąż. Powiedziała: kategorycznie ci zabraniam tego, nie pozwalam ci. Ja w wielu miejscach o tym mówię, dlatego nie znam tego człowieka, nawet nie jak się nazywa, nie wiem jak się nazywa ten mężczyzna, ale ten mężczyzna jako jedyny powiedział: nie, ja nie pozwalam. Ktoś w tym momencie może powiedzieć: szowinista, zmiażdżył prawa kobiety. Ale nie, w mojej ocenie on ją uratował, bo ona przysłała nam zdjęcia tego dzieciątka i na tych zdjęciach byli oni troje. To dziecko zmarło po 3 godzinach czy 2, ale oni byli na tych zdjęciach troje. Proszę Państwa, kryzys ojcostwa to jest przede wszystkim kwestia obecności ojca, o czym była mowa. Kiedyś wydaje się, że mężczyźni byli może bardziej szorstcy. Dzisiaj myślę o kołnierzykach. Ja mam inne sznurówki, ale jak już dam radę. Krawat miałem inny założyć, ale wyszło jak wyszło. Córkę musiałem przewinąć i tak jakoś. Na tym nie widać plam. Natomiast wracając, kiedyś rzeczywiście mężczyźni byli bardziej szorstcy, taki właśnie John Wayne, ale z badań na przykład Jacka Pulikowskiego, z analiz wieloletnich praktyk w poradni rodzinnej, wynika, że problem dzisiaj polega na tym, że my bardzo często nie widzimy na przykład naszego ojca w pracy. Kiedyś rzeczywiście, na przykład w relacji na wsi, było tak, że tego ojca nie było, był w polu, ale nagle syn szedł do niego do pola, w pole i razem pracowali, tak? W tym czasie ja obserwowałem mojego ojca w pracy. Znaczy, ja akurat nie, ale generalnie jest taka była taka tendencja. Dzisiaj ojciec, gdy znika, on rzeczywiście wchodzi w taką sferę anonimową. My tego ojca tak naprawdę nie widzimy. Nie możemy go tak naprawdę dostrzec w tym momencie. I rzeczywiście Robert Kościuszko to jest taki ciekawy bardzo pisarz, on ma 3 synów i tak naprawdę dzięki nim rozpoczął nową pracę, ponieważ generalnie świetnie ten mężczyzna opowiada bajki i zdecydował się na to, że zostanie pisarzem. Dzięki namowie swoich synów został pisarzem i sam razem z rodziną zdecydował się na to, że poświęca mniej czas pracy, a więcej czasu rodzinie, mając świadomość tego, że wpłynie to na kwestie kosztów, prawda? Na kwestie pewnych zobowiązań finansowych, które może być trudno realizować, ale podjęli razem tą decyzję. Proszę Państwa, czas dla rodziny jest pewnego rodzaju inwestycją. Piotr i Mariola Wołochowiczowie w książce Jak wychować wierzące dzieci, oni dokonują wręcz takiej analizy ekonomicznej, że poświęcenie czasu rodzinie przez mężczyznę tak naprawdę jest w stanie zaoszczędzić pieniądze, które mógłby de facto teoretycznie zarobić jeszcze więcej, ale poświęcając więcej tego czasu w pracy, a jednocześnie inwestuje emocjonalnie bardzo w rodzinę, bo my bardzo często inwestujemy w takie kwestie jak właśnie bardzo ważne, jak wakacje, wyjazdy, nowe buty, nowe ubranie i tak dalej. Ja naprawdę tego nie umniejszam, ale rzeczywiście nawet sam jako ojciec czy jako mąż patrzę na to, że zapominam o tej inwestycji emocjonalnej, która jest niezwykle istotna. Chciałem zwrócić uwagę na jedną wypowiedź papieża Franciszka. On to powiedział jeszcze, gdy był kardynałem. W rozmowie z Abrahamem Skórką dyskutowali na temat bardzo trudny, ponieważ na temat właśnie byłych księży. Temat, który w ogóle nie jest eksplorowany naukowo, on jest myślę tematem bardzo ciężkim na pewno z perspektywy również badawczej. Abraham Skórka pyta się ówczesnego arcybiskupa Bergoglio o to, co z tymi właśnie byłymi księżmi i tak dalej, co ty o tym myślisz. I Bergoglio bardzo mocno, Franciszek w tym wypadku mówi, że każde dziecko ma prawo do wzroku ojca.
To zdanie do wzroku ojca jest niezwykle istotne, bo Bergoglio rzeczywiście bardzo mocno podkreślał tym byłym księżom, których zresztą obecnie w Rzymie, z tego co pamiętam, odwiedzał raz i ich rodziny. Ja tutaj nie chcę wchodzić w ten wątek bardzo mocno, bo to na pewno jest wątek też złożony z perspektywy chociażby teologicznej, ale zwracam uwagę na tą bardzo mocną wypowiedź papieża. On powiedział wprost, że dziecko ma prawo do wzroku ojca, do tego, żeby to ojciec na nie właśnie patrzył, żeby kradł czas. To pojęcie kradnięcia czasu, znowuż wspomniane przeze mnie Jacek Pulikowski, kapitalnie pokazuje. On bardzo dużo jeździ różnymi konferencjami, wykładami, sympozjami itd. Kiedyś jeden student mówi mu wprost, panie doktorze, pan jest teraz z nami, to gdzie są pana dzieci? To gdzie jest pana żona? A on mówi wprost, ja stałem się złodziejem. Wiesz, co mówię, kurczę, w ogóle porządny człowiek, katolik, nagle mówię, że jest złodziejem. Tak, kradnę czas gdzie mogę, wszędzie wożę dzieciaki. Jeżdżę z nimi to tu, to tam, zabiera mnie na swoje wyprawy. On generalnie szuka takich luk, nie spędza ich na Facebooku, choć Facebook sam w sobie niekoniecznie jest zły, ale spędza przede wszystkim je angażując się w tych takich lukach, które są w trakcie obiadu, w trakcie jazdy. Bardzo ciekawy przykład podaje Clara Lejeune, córka Jérôme Lejeune'a, wybitnego francuskiego genetyka, odkrywcy przyczyn występowania zespołu Downa. To była wybitna postać francuskiej medycyny. Najmłodszy profesor medycyny w tamtych czasach. Miał 4 dzieci, z tego co pamiętam. Pracował kilkanaście godzin dziennie. Jego córka, ja będę pokazywać tą książkę, napisała taką książkę Życie jest cudem, gdzie opisuje działanie swojego taty. On pracował bardzo długo i zastanawia się w tym momencie, jak to się stało, że on cały czas z nami był. On ich wyprawiał do szkoły, szedł do kliniki, ponieważ był profesorem w tej klinice. Nagle mówi, słuchajcie, wrócę za 2 godziny i codziennie 2 godziny kradł dla rodziny. On codziennie z nimi spędzał czas w trakcie obiadu. Wyjeżdżał bardzo długo. I razem z rodziną tworzyli na przykład zabawy dotyczące tego, kiedy tata wróci. On regularnie, to były długie wyjazdy, oni mieli stałą korespondencję listowną. On kradł czas. To jest niezwykłe takie lekarstwo dla mężczyzn, którzy są zapracowani, żeby szukali tych luk w ciągu dnia, kiedy tylko oni mogą rzeczywiście być. Ja wrócę tutaj do tego, o czym mówił dr Bawer też, czyli do kwestii wiary, do kwestii obecności, do kwestii pewnej też relacji z Najwyższym, relacji z Bogiem. Oczywiście to nie jest kwestia, która być może każdy odczuwa, ale osoby wierzące jestem przekonany, że tak. Znowuż pan profesor Jan Duda, on zastrzelił mnie, że się tak wyrażę tym zdaniem, które zwraca uwagę, że kluczowa w tym momencie jest modlitwa. Popatrzcie, drodzy państwo, Jan 23, święty papież, wybitny, wybitna postać, mówi coś takiego. Nikt nie jest wielki, jakby człowiek jest największy tylko wtedy, kiedy klęka na kolanach. Mniej więcej coś takiego powiedział, że wtedy na kolanach objawia się wielkość człowieka. I popatrzmy teraz na relację chociażby Karola Wojtyły, kiedy on przypomina sobie swojego tatę. Kiedy przypomina sobie, że jego tata również Karol. Czasami, kiedy młody Wojtyła wstaje w nocy, widzi swojego ojca, który klęczy. I na młodym Wojtyle, ale później także na papieżu, niezwykłe wrażenie zrobiły słowa, postawa ojca klęczącego. Ja kiedyś na kursie przedmałżeńskim powiedziałem te słowa i mój kolega, który kiedyś był skinheadem, podchodzi do mnie potem i mówi, ty, ale teraz to przegiąłeś. Nie? Ale rzeczywiście, to jest, wiecie państwo, to jest pewnego rodzaju postawa człowieka, który klęka przed Najwyższym. Jakim jest ten mój ojciec, albo inaczej, jakim jest ten Bóg, że mój ojciec nawet przed nim klęka. Znowuż, Błochowiczowie mówią wprost, że kształtowanie obrazu Boga to jest rzeczywiście przede wszystkim podejmowanie działań przez ojca. Bo dla mnie, mówimy osoby wierzące, mówią ojcze nasz. Drogie panie, ja wiem, że jesteśmy na spotkaniu dla kobiet, ja nie umniejszam waszej roli, naprawdę. Ale zwraca się uwagę w tym momencie na postać ojca, na postać taty, który mnie ulepi w łonie mojej matki, jak mówi prorok. I rzeczywiście Błochowiczowie mówią wprost, postać, obraz ojca kształtuje się przez obraz mojego taty na ziemi. Tata będzie tłumaczył się przed Bogiem z całej rodziny. O tym mówi dr Henryk Wieja w książce Moc błogosławieństwa ojcowskiego, gdzie zwraca uwagę na to, że w historii w ogóle człowieka to mężczyźni byli tymi, którzy błogosławili. To oni prowadzili w ten sposób. Matka pielęgnowała, obdarzała emocjami, uczuciami. Ojciec był tym, który niejako wyposaża w pewnego rodzaju narzędzia. Odniosę się troszkę do tego, o czym moja szanowna przedmówczyni przed chwilą też mówiła. Tata jest pierwszym bohaterem, ale też pierwszą miłością. Mężczyzna, ja pracuję też jako mediator w fundacji, mediator rodzinny i wielokrotnie mam do czynienia z rodzinami. I
zwrócę Państwu uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Czy tata jest, czy go nie ma, to mężczyzna i tak się odnosi do obrazu swojego taty. Bo odnosi się albo do obrazu taty, który jest dobry albo zły, albo odnosi się do obrazu swojego taty, którego by pragnął, za którym tęsknił. I zawsze tak jest. Tata jest pierwszą miłością. Myślę, że te kobiety, w swojej własnej refleksji obecne kobiety, myślę, że, znaczy nie wiem, czy każda z Pani tak stwierdzi, ale jest pewnego rodzaju pierwszym mężczyzną, który pojawia się w ogóle w przestrzeni emocjonalnej kobiety. Doktor Meg Mecker w książce Piękne dzieci, piękni ojcowie i piękne córki, z tego co pamiętam, jakoś tak ten tytuł był, ona bardzo mocno podaje przykłady tego, że ojciec jest tak naprawdę właśnie wykrywaczem zła. To on ma jakąś, tak jak kobieta ma niezwykły macierzyński instynkt, tu pani powiedziała o tym, że kobieta wyczuwa pewne rzeczy, zanim dziecko powie, bo rzeczywiście ta empatia jest tak, zresztą Bruno Ferrero opisując w jednej z bajek powstanie kobiety, on mówi wprost, że kobieta widzi nawet te rzeczy, które są za drzwiami, bo po prostu tak ma, prawda? Natomiast mężczyzna to jest jednak ktoś, kto z perspektywy właśnie dobra i zła wyczuwa pewne rzeczy. Ten mężczyzna, który jest zaangażowany. Meg Mecker jako pediatra przez wiele, wiele lat pracuje z dziećmi, z młodzieżą i bardzo wyraźnie zwraca uwagę na to, że rzeczywiście jej pacjentki, które jakby leczą się u niej od lat, one bardzo mocno podają przykłady ojców, który ostrzegał ich na przykład przed partnerem, z którymi one się wiązały. On podawał mu rękę i mówi, to nie jest ten człowiek. To nie jest tak, że cyganka prawdę ci powie, prawda? Nie, nie, to nie na tej zasadzie. To jest coś innego. To jest coś takiego, że mężczyzna widzi pewnego, jakby coś więcej. Ten mężczyzna, który kocha swoje dzieci. Ja oczywiście mam świadomość, że teraz mówię treści nienaukowe. Państwo możecie mi powiedzieć, że tu nie ma statystyki i tak dalej. Nie ma, oczywiście. Ale to są też relacje, które obserwujemy w literaturze przedmiotu. Wszystkie problemy małżeństwa by zniknęły, gdybyśmy my, mężczyźni, wzięli odpowiedzialność za swoje rodziny i dzieci i szli pierwsi na linię. To jest zdanie, które mężczyzna napisał w liście do pani profesor Wandy Pułtawskiej. Ona na podstawie tego skonstruowała pojęcie SOS mężczyźnie. Ona zwróciła uwagę na coś takiego w książce Uczcie się kochać. Wychowanie do wartości jest zadaniem ojca. Matka pielęgnuje, a ojciec wychowuje, bo ojciec ma dawać kierunek. Czyn, który potwierdza słowo. Wychowanie trzeba przede wszystkim zacząć od siebie samego, dążyć do poprawy siebie. To jest to, o czym powiedziała pani Maria bardzo dokładnie. Problem pornografii. Beata Pawlikowska, ja już kończę z sobą. Tak. Beata Pawlikowska w swojej ostatniej książce Anoreksja, narkotyki i inne używki zaskoczyła mnie bardzo. Nigdy nie kojarzyłem tej podróżniczki z tego typu wartościami, z całym szacunkiem dla niej. Ale zwraca uwagę wprost, że anoreksja z jej obserwacji, a także z jej własnego doświadczenia, ponieważ była osobą chorą na anoreksję, wyszła z tej anoreksji, ona dokonuje bardzo dokładnej analizy funkcjonowania kobiet w anoreksji. Mówi wprost, bardzo często istnieje silna korelacja pomiędzy uzależnieniem ojca w rodzinie, a wystąpieniem anoreksji u młodej kobiety. Pomiędzy obrazem ojca w rodzinie, którego nie ma albo który jest bardzo słaby i poszukiwaniem wartości przez młodą kobietę. Tego nie ma. I Pawlikowska bardzo mocno analizuje to z perspektywy też własnych doświadczeń, ale też z perspektywy obserwacji, których dokonuje. Przykład nie jest jedną z wielu metod wychowania, jest jedyną, jak mówi wspomniany przeze mnie Bruno Ferrero. Ostatnich trzy slajdy. Obrazy taty. Wspomniany przeze mnie Jérôme Lejeune. Postać niezwykła, proszę Państwa. Ja nie byłem nigdy... Clara Lejeune zaczyna tą książkę od momentu, w którym jej tacie nadawana jest... wielka nobilitacja, ponieważ uzyskują tytuł profesora medycyny. Ja, drodzy Państwo, rzadko byłem tak dumny, jak w momencie, kiedy moja córka z żoną była na mojej promocji doktorskiej. Abstrahując od tego, że moją córkę 10-letnią wtedy nazywano doktorówną i ona rosła, prawda? To ja powiem szczerze, że to dopiero wtedy smakuje to. Wtedy sukces smakuje, gdy osiąga się go razem z innymi. To jest przykład Lejeuna. Przykład drugi z lewej strony to jest film, który niedługo wejdzie na podstawie genialnej książki Hata. Postać ojca, który nie może wybaczyć zrozumiałe. Ja czytałem tą książkę i aż mnie, że tak powiem, targało mną. Ja wiem, że ona teologicznie jest może troszeczkę skomplikowana, ale z perspektywy relacji ojca do Boga, ale też ojca do córki, jest to niezwykła wędrówka w moment wybaczenia, ale także wybaczenia sobie jako tacie, że czegoś nie dopilnowałem. Kolejny slajd z filmu. Niebo istnieje naprawdę. Też niezwykła książka pastora, który opisuje nie tylko moment prawie śmierci syna, który spotyka się z Bogiem, ale mówi wprost, że on mu na początku nie uwierzył i kłócił się ze swoim ojcem w niebie.
mówiąc mu, jakim prawem ty mi syna zabierasz. Niezwykła historia o relacji mężczyzny z Bogiem. Kolejne dwa ostatnie filmy, to jest bardzo znany film, obraz Courageous, Odważni. To jest oczywiście taka, znowuż można powiedzieć, protestancka, wyidealizowana wizja mężczyzny. Nieprawda. Wśród tych mężczyzn są ludzie, którzy upadają. Są ludzie, którzy nie dają rady. Są ludzie, którzy walczą, podpisują deklaracje, że oni będą walczyć właśnie o swoją rodzinę. To jest oczywiście takie, znowuż można powiedzieć, patetyczna wizja Amerykanów, którzy zawsze wszystko robią na najwyższym poziomie. Ale dlaczego chociażby ułamka z tego nie ukraść? Ostatni film to jest film, który może Państwa zaskoczyć. To jest film pod tytułem Sędzia. Gwiazdorska rola hollywoodzka. Wszyscy myśleli, że to będzie po prostu kolejny thriller prawniczy. Ja go oglądałem i go teraz zachęcam do oglądania studentom. Ja akurat wykładam głównie prawo medyczne i tam jest bardzo dużo wątków prawniczych, ale też gdy mam okazję coś przemycić, to mówię im właśnie o tej relacji. Syn jedzie do starego swojego ojca, do małego miasta. W małym mieście ojciec jest Bogiem. Dlaczego jest Bogiem? Przez małe B. Ponieważ jest sędzią, a w Stanach Zjednoczonych w małych miastach sędzia to jest mały taki Bóg. I nagle jego tata, którego nienawidzi, on go naprawdę nienawidzi, nagle zostaje oskarżony o morderstwo. I nikt nie chce go bronić, a jego syn jest adwokatem. Polecam Państwu ten film, bo to jest film, który pokazuje właśnie czym jest, jak niepojęcie smakuje przebaczenie właśnie w tej relacji ojcowskiej. Ostatni slajd. Ojcostwo nie może być przypadkiem, jak mówi profesor Pułtawska. Ma być wyborem mężczyzny i powołaniem. I zdanie, którym zakończę z filmu Odważni. Gdzie jesteście, mężowie odwagi? Gdzie jesteście, mężowie bojący się Pana? Bardzo dziękuję.